Punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy to miejsce, które połączyło instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i zwykłych ludzi o wielkim sercu. Obecnie punkt pomocy został przekazany pod kierowanie Związkowi Harcerstwa Polskiego, z którym współpracują ściśle Caritas Diecezji Radomskiej i Polski Czerwony Krzyż. Wszystko przy wsparciu władz Radomia oraz samorządu województwa mazowieckiego. Zaczęliśmy działać tak naprawdę na samym początku wojny z potrzeby serca i zaczynaliśmy na wielkim, bardzo spontanicznie. Udało się 1000 osób pomóc w znalezieniu mieszkania. 20 tysięcy paczek z najpotrzebniejszymi rzeczami trafiło do tych, którzy tego potrzebowali. 70 transportów pojechało do Ukrainy. Podjęliśmy decyzję, że dalej to Związek Harcerstwa Polskiego będzie ten punkt prowadził. Oczywiście ze wsparciem tych wszystkich, którzy tutaj stoją. W budynku, w którym znajduje się punkt pomocy, jest siedziba Radomskiego Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, a zgodę na użyczenie części pomieszczeń wyraził Zarząd Województwa Mazowieckiego. My tak naprawdę podjęliśmy bardzo szybko tę decyzję i przeanalizowaliśmy, że ta przestrzeń zrewitalizowanej części, znaczy zrewitalizowanej kamienicy Deskurów rzeczywiście trzeba przywrócić do działalności kulturalnej. Mamy taką nieruchomość, która spełniała warunki dotyczące kwestii właśnie takiego punktu w dalszym ciągu świadczącego usługi dla uchodźców i to się stało. Myślę, Szanowni Państwo, że jak długo będzie taka potrzeba, będziemy to starali się kontynuować. Począwszy od nauki języka polskiego, poprzez wypełnianie dokumentów, formalności związane z pracą, na opiece nad dziećmi skończywszy. Między innymi na taką pomoc mogą liczyć obywatele Ukrainy, którzy zgłoszą się tu po pomoc. Każda harcerka, każdy harcerz, składając przyrzeczenie harcerskie, wypowiada takie słowa, które zapisują się głęboko w naszych sercach: nieść chętną pomoc. I Związek Harcerstwa Polskiego tę chętną pomoc zaczął nieść od 25, a tak naprawdę od 24 lutego. Przypomnijmy, że punkt pomocy dla przebywających w Radomiu obywateli Ukrainy znajdował się na początku w kamienicy Deskurów, a w czerwcu został przeniesiony na ulicę Wernera 8A. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15.